Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie obserwujcie swoje otoczenie. Zróbcie z tego nawyk, zróbcie z tego taki swój odruch. Nie bójcie się spojrzeć, nie bójcie się dłużej zatrzymać wzrokiem. Ja wiem, że możecie się czuć bardzo niekomfortowo z tym, ponieważ zazwyczaj ludzie nie lubią być obserwowani i głupio się czujemy, jak ktoś złapie nasz wzrok i będzie widział, że obserwujemy daną osobę. Ale zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali swoje otoczenie, żebyście obserwowali ludzi, żebyście obserwowali zachowania, żebyście nie odsuwali obserwacji jako nieważne, jako nieistotne, jako być może się pomyliłam, to takie tylko wrażenie. Obserwujcie swoje otoczenie. Musicie się nauczyć obserwować swoje otoczenie. To jest jeden z kluczy, jak sobie radzić z ludźmi toksycznymi. Dlaczego? Ponieważ obserwacja tego, co się dzieje, da Wam od razu znaki, po których będziecie rozpoznawać bardzo szybko, coraz szybciej, będziecie coraz bardziej wprawni właśnie te znaki bycia toksycznym. Kogoś, czyjeś zachowanie wobec Was. Chodzi też o to, żeby obserwować język ciała. O języku ciała mówią znane sławy. Ja nie jestem ani znaną sławą, ani nikim. Nie zależy mi na tym, żeby Was teraz wprowadzać w ten temat języka ciała, ale żeby Wam zaznaczyć, że jest to bardzo, bardzo ważne. Dlaczego ta obserwacja otoczenia jest bardzo ważna? Ponieważ wiele od tego zależy. Wiele różnych sytuacji może się dużo szybciej rozwiązać. Wiele różnych sytuacji może się nie zdarzyć, albo zdarzy się zupełnie inaczej, niż to przewidziała osoba, która jest dla Was toksyczna. Tylko dlatego, że obserwujecie sytuację, że patrzycie, że widzicie zachowania, że rejestrujecie pewne rzeczy. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że mi to dało ogromną pomoc, właśnie obserwacja. Miałam taką sytuację, w której czułam, że coś się święci, tak podskórnie. Przychodziłam do domu z pracy i mówiłam, coś jest nie tak. Coś jest nie halo, coś mi tu nie gra. I na początku nie wiedziałam co, ale pozwoliłam temu uczuciu, że coś mi nie gra, żyć tak jakby cały czas, pracować we mnie. I niedługo okazało się właśnie, że były pewne zmiany, były pewne sytuacje, które pozwoliły mi na dużo szybszą reakcję, na dużo szybsze działanie, na dużo jaśniejsze zrozumienie tego, co się działo. I uratowało mnie od wielu, wielu różnych przykrości. Oczywiście pewne przykrości się zdarzyły, ale dzięki temu ja byłam w stanie zobaczyć pewne paterny zachowania. Pattern to jest taki sposób zachowania się danego człowieka, czyli my wszyscy mamy swoje paterny. Zachowujemy się tak czy siak w sytuacjach stresowych, tak, w sytuacjach relaksu, tak. Inna taka sytuacja, która została dużo szybciej rozwiązana i w której ja byłam bardziej świadoma tego, co się dzieje, właśnie dzięki obserwacji osób uczestniczących, stała się podczas spotkania z grupą osób, które coś robiły dla parafii. I jedną z ważnych rzeczy było to, że osoba odpowiedzialna miała wszystkie swoje decyzje komunikować i przekazywać podczas spotkań. O wszystkim opowiadał swojej żonie, po czym cała reszta grupy dowiadywała się tylko i wyłącznie na spotkaniu, kiedy oni już to mieli przemyślane, przegadane, decyzje były podjęte, bo takie sytuacje się wydarzały. I właśnie siedzieliśmy na tym spotkaniu z tym założeniem, już było po kilku różnych sytuacjach, z tym założeniem, że ten człowiek nie będzie mówił żonie i nie będzie się jej radził, a żona była obecna na spotkaniu, była częścią grupy. Po prostu chodziło o to, żebyśmy my wszyscy razem mogli podjąć decyzję, nie mając właśnie tego nacisku ze strony żony. I ten człowiek przedstawił jakąś propozycję, jak moglibyśmy to zrobić. Wszyscy zaczęliśmy zastanawiać się, ludzie zaczęli ze sobą dyskutować i nagle ta żona w takim bardzo dziwnym geście powiedziała: "Och, pierwszy raz o tym słyszę.
dla mnie już było to przedziwne zachowanie, że ona dodatkowo tak jakby podkreśliła, że ona pierwszy raz o tym słyszy, że to jest w ogóle pierwszy raz, ona nigdy nic takiego nie słyszała wcześniej. Natomiast jego reakcja była wspaniała, ponieważ on był w takim szoku i to było widać, otworzył oczy, otworzył usta i zachłysnął się mówiąc, ale przecież... I widać było, jak ta kobieta zacisnęła zęby, syknęła coś tak krótko i dalej, tak, to jaką decyzję podejmujemy? I ja od razu wiedziałam, znowu była sytuacja, mimo że prosiliśmy, żeby cała grupa decydowała wspólnie, ponieważ to były ważne rzeczy, że znowu przegadali, znowu ona miała bardzo duży wpływ na te wszystkie decyzje. Znowu nie jest to czysty projekt, nie jest to czysta sytuacja. Ja już wiedziałam, co może się wydarzyć, ja już wiedziałam, jaki będzie wynik całej tej sytuacji, co pozwoliło mi zachowywać się podczas tego spotkania w zupełnie inny sposób. Zupełnie inaczej podejmować decyzje, zupełnie inaczej dyskutować z ludźmi, tak właśnie, żeby móc sprawić, żeby to była nasza wspólna, grupowa decyzja, a nie decyzja tych dwóch osób, które już przyszły z gotowym pomysłem, z gotowymi rozwiązaniami, nie dając absolutnie nikomu z nas żadnej przestrzeni do wprowadzenia jakiegokolwiek pomysłu z naszej strony. Myśmy już tego doświadczali wcześniej, myśmy widzieli tę dynamikę między nimi, myśmy widzieli, jak to wpływa na grupę, jaki jest efekt, niestety negatywny efekt na grupie, na osobach, na decyzjach, na końcowym efekcie danego wydarzenia, danej sprawy. Ale ja już byłam w stanie dostrzec przedziwny ton głosu, usłyszeć przedziwny ton głosu tej kobiety, zauważyć, że nic z tego nicowego wyskoczyła z tekstem, który w ogóle nie pasował do tej sytuacji, ponieważ nikt z nas po ustaleniach, nikt z nas nie podejrzewał, że stanie się znowu to samo. Jego reakcje, jego zawieszenie się w półsłowie, przecież... Nie, czy oznaczające, że już oni dyskutowali o tym, i jej mina, jej syknięcie, które ustawiło go z powrotem w miejscu, w którym ona chciała, żeby był. Więc mam nadzieję, że zaczniecie obserwować swoje otoczenie. No mówię, nie mogę się po prostu nazachęcać, bo to jest niesamowicie ważne, żeby być świadomym swojego otoczenia. Tak jak jedziecie samochodem, musicie być świadomi swojego otoczenia, musicie widzieć, czy ten wam przyhamuje, czy tu wam wyskoczy, czy ten człowiek wejdzie, czy ten z tyłu was najedzie. Tak samo, dokładnie tak samo, musicie być świadomi swojego otoczenia w pracy, w biurze. Bez oceniania oczywiście, chodzi o wasz trening, żeby nie żyć na zasadzie nie obchodzi mnie to, a potem zostać niesamowicie zaskoczonym w negatywny sposób i nie wiedzieć, co zrobić w danej sytuacji. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku. Pa, pa!